Błogosławiony Józef Sebastian Pelczar swoją drogę do świętości rozpoczął w Korczynie w diecezji przemyskiej. Tam 17 stycznia 1842 roku w rodzinie średnio zamożnych rolników przyszedł na świat. Dwa dni po urodzeniu został ochrzczony, otrzymując imiona Józef, gdyż urodził się w środę, oraz Sebastian, gdyż dzień jego urodzin był wigilią liturgicznego wspomnienia świętego Sebastiana. Jego rodzice Wojciech i Marianna należeli do ludzi o głębokiej religijności, a zarazem o wielkiej pracowitości. W takim duchu wychowywali też czwórkę swoich dzieci. W 6 roku życia Józef Sebastian rozpoczął naukę w korczyńskiej szkole parafialnej. Był bardzo zdolnym i pracowitym uczniem. Do gimnazjum uczęszczał w Rzeszowie. Myśląc o kapłaństwie, w 1858 roku przeniósł się do niższego seminarium w Przemyślu i tam zdał egzamin dojrzałości. O wyborze drogi powołania kapłańskiego tak pisał. Ideały ziemskie blednieją. Ideał życia widzę w poświęceniu się, a ideał poświęcenia w kapłaństwie. Wyświęcony na kapłana 17 lipca 1864 roku w Przemyślu przez biskupa Antoniego Monastyrskiego, przez rok duszpasterzował w 12-tysięcznej parafii Sambor. Od grudnia 1865 roku do kwietnia 1868 przebywał w Rzymie. W Collegium Romanum i na Uniwersytecie Sapienza studiował teologię, a w Liceum Świętego Apolinarego prawo kanoniczne. W krótkim czasie uzyskał dwa doktoraty z teologii i prawa kanonicznego. W autobiografii pisanej w sierpniu 1910 roku zanotował: do dziś Panu Bogu dziękuję, że mnie zaprowadził do Rzymu, bo wiele tam skorzystałem dla umysłu i serca. Pobyt w Rzymie pogłębił w nim nie tylko wiedzę teologiczną, prawniczą, ale więź z Kościołem Powszechnym i Stolicą Świętą. Z wielką radością, wzruszeniem i uszanowaniem uczestniczył w nabożeństwach sprawowanych z udziałem papieża, dziś błogosławionego Piusa IX. Kilkakrotnie spotkał go osobiście. W autobiografii o błogosławionym Piusie IX zapisał: zachwycała mnie anielska jego postać, niewzruszona w tylu walkach stałość i szczególna dla Polaków życzliwość. Po powrocie do kraju pracował w seminarium duchownym w Przemyślu. Był prefektem, profesorem teologii pastoralnej, historii i prawa kanonicznego. W 1877 roku otrzymał nominację na zwyczajnego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z tym miastem pozostał ściśle związany przez 22 lata swej pracy naukowej, duszpasterskiej i społecznej. Jak wspomina jego uczeń ksiądz Antoni Bystrzonowski, pracę wykładowcy rozumiał w duchu szerokiego apostolstwa. W przedmiot naukowy wykładu umiał wlać tyle umiłowania ideałów bożych i zarazem optymizmu życiowego, że oderwana i martwa teoria ożywała. W czasie niezmiernie twórczej pracy uniwersyteckiej ksiądz profesor Pelczar zajął się reorganizacją i przywróceniem należytego poziomu wydziałowi teologicznemu. Był dziekanem tego wydziału i rektorem uniwersytetu. Opublikował wiele prac naukowych z dziedziny ascetyki, historii i prawa, a także szereg kazań i przemówień. Pracę naukową księdza Pelczara dopełniała działalność duszpasterska. Był wybitnym kaznodzieją, spowiednikiem i rekolekcjonistą. Pracę społeczną uważał za integralną część duszpasterstwa i warunek jego skuteczności. Sam inspirował i zajmował się organizacją instytucji służących oświacie i kulturze. Wspomagał dzieła charytatywne, kuchnię studencką w Krakowie, współpracował z Towarzystwem Świętego Wincentego a Paulo. Dał się tu poznać jako wielki naukowiec, świetny kaznodzieja i wrażliwy działacz społeczny. Mawiał: nie dosyć dać ubogiemu pieniądze. Pieniądz bowiem nie ma ani oczu, ani ust, ani serca. Pieniądz nie przemówi,
nie pocieszy, nie poradzi. A tymczasem ubogi potrzebuje współczucia, ulgi, porady i nadziei. Odwiedzanie biednych i cierpiących – oto dopiero kamień probierczy prawdziwego miłosierdzia. W stulecie uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1891 roku z inicjatywy księdza Pelczara powstało w Krakowie Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. Jego celem była realizacja ślubów Jana Kazimierza i praca społeczna, opieka nad młodzieżą pracującą i nad służącymi. Zorganizowano przytulisko dla służących, gdzie dziewczęta, służące, mogły przebywać, spotykać się, miały zapewnioną opiekę moralną, naukę teoretyczną i praktyczną, potrzebną do ich pracy. Prowadzenie tego dzieła wymagało od osób zajmujących się nim wiele ofiar i poświęcenia. Dlatego zdaniem księdza Pelczara najlepiej spełnić to mogły siostry zakonne. Zwrócił się więc do błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, założyciela bezhabitowego zgromadzenia Sług Jezusa, z prośbą o objęcie przez siostry tego zgromadzenia pracy w przytulisku. Zadaniem Sług Jezusa była właśnie opieka nad służącymi. Dwie siostry ze zgromadzenia Sług Jezusa przybyły do pracy w krakowskim przytulisku. Jedną z nich była siostra Ludwika Szczęsna, późniejsza współzałożycielka Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Po latach tak wspominał to wydarzenie. Niech mi Bóg przebaczy tę śmiałość, bo dotąd założycielami zakonów byli ludzie święci. Ale to mnie nieco wymawia, że w okolicznościach dziwnie się układających widziałem jasną wskazówkę woli Bożej. Inne warunki pracy pod zaborem austriackim pokierowały poczynaniami księdza Pelczara i za zgodą biskupa Albina Dunajewskiego założył 15 kwietnia 1894 roku w Krakowie Zgromadzenie Zakonne pod nazwą Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, potoczne nazywane sercankami. W początkach zgromadzenia tak do sióstr mówił. Służebnice Serca Jezusowego, waszym szczerym zadaniem ma być praca nad rozszerzaniem nabożeństwa do Boskiego Serca. Niechże tedy waszym staraniem będzie za miłość niezmierzoną odwzajemniać się miłością bez ograniczenia i wynagradzać Panu te zniewagi, jakie od tylu zaślepionych lub niewdzięcznych ponosi, a nadto rozszerzać wedle siły cześć i miłość Serca Jezusowego. Założyciel kierował zgromadzeniem jako jego dyrektor. Napisał konstytucję i dzieła ascetyczne do użytku sióstr, wygłaszał konferencje, spowiadał, głosił rekolekcje. Pośredniczył także w różnych sprawach zgromadzenia, starał się o jego zatwierdzenie, dbał o rozwój dzieł zgromadzenia i wspomagał go. Po 22 latach pracy w Krakowie w 1899 roku ksiądz Pelczar został powołany na biskupa sufragana w Przemyślu, a po śmierci biskupa Łukasza Soleckiego został ordynariuszem diecezji przemyskiej. Jako gorliwy arcypasterz dbał o świętość diecezji. Sam z modlitwy czerpiał moc do wielorakiej pracy apostolskiej. Był gorącym przyjacielem Najświętszego Sakramentu Serca Jezusowego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Był pisarzem dzieł ascetycznych, teologicznych i historycznych, niestrudzonym duszpasterzem, który żył i nauczał dla chwały Bożej, pożytku Kościoła i Ojczyzny. Urzeczywistnił w wysokim stopniu ideał kapłana, założyciela zgromadzenia i pasterza diecezji. W jednym z kazań mówił: O Panie, składam Ci w ofierze całą moją istotę, wszystkie moje prace i bóle, każdą chwilę życia mojego, aby ono strawiło się zupełnie dla chwały Twojej i dobra dusz. Użycz mi tylko łaski wytrwania w Twej miłości i błogosław ludowi mojemu, by był ludem świętym i miłym Tobie, by nikt nie
z mojej owczarni nie zginął na wieki. Biskup Pelczar zmarł 28 marca 1924 roku w Przemyślu. Pozostawił po sobie wielkie dzieło pracy duszpasterskiej i wybitne dokonania w wielu dziedzinach działalności Kościoła, którym poświęcał się bez reszty. Zapisał. Służyć Bogu. Oto zadanie naszego życia. Zadanie najważniejsze, wobec którego wszystko inne jest niczym. Tych, których Pan Bóg stawiał na jego drodze, chciał prowadzić do świętości, pisał. Nie wymawiaj się, że nie możesz poznać prawd i dróg Bożych. Pan bowiem dał ci serce uzdolnione do miłości, aby zaś to serce rzeczywiście miłowało, odsłania przed nim swą miłość i daje mu swą łaskę. Możesz więc miłować doskonale, choćbyś był prostaczkiem, a w szkole miłości staniesz się mędrcem w rzeczach Bożych.